Zauważyłem, że po programie masz świetny kontakt z Jankiem. Tak, no. Tak prosto zapytam, dlaczego? No on się przewija najbardziej w twoich mediach społecznościowych. W ogóle chyba pojechaliście razem do twojej mamy. Co zdecydowało, że to z nim akurat teraz macie tak świetną więź? Znaczy jakoś to tak wyniknęło. Ja mam jakby świetną więź z wszystkimi bohaterami. No to jest była sytuacja taka, że jakiś czas temu byłem w odwiedzinie mojej mamy. Moja mama mieszka na wybrzeżu w Trójmieście i tak się składa, że Janek praktycznie jest jej sąsiadem, ponieważ mieszkają tam w odległości 8 minut przejazdu samochodem. No i tak wykorzystałem to jako pretekst. Spotkałem się z Jankiem, poszliśmy do mojej mamy na obiad i spędziliśmy bardzo miły i sympatyczny dzień. No natomiast no, to był taki powiedzmy pretekst. No to niestety w czasach pandemii musimy szukać takich pretekstów i w tej chwili niestety jest wykluczone, żebyśmy się spotkali całą ekipą, więc ja tak krążę i czasem spotykam się, ale najczęściej cały nasz kontakt jest ograniczony jednak do różnego rodzaju komunikatorów internetowych. Myślałem się, że dla nich to jest też po prostu bardzo ważne. Czy dla twojej mamy to był pierwszy kontakt z bohaterem twojego programu, jak odebrała Janka? Tak, no moja mama mówi do Janka panie Janku, on mówi do niej pani Aniu i to jest wspaniałe przypatrywać się na to, jak ta relacja, jak tą relację sobie ustawili. Natomiast to rzeczywiście Janek jest pierwszym bohaterem, którego moja mama poznała.